I dzień dobry, czwartek 21 marca. Zaczynamy standardowo od tego, co dzisiaj będę jadł. Więc na śniadanie tosty z mozzarellą i salsą pomidorową. Na drugie śniadanie batony owsiane z jogurtem. Na obiad falafel z sosem jogurtowym z ciecierką i curry, perłową kaszą kuskus i sałatką szwedzką. Pod wieczorek zupa krem z kalafiora i na kolację zapiekanka makaronowa z pieczerkami, groszkiem, serem mozzarella i beszamelem. No już jest po południu, my tutaj z Patryczkiem idziemy na cmentarz, bo dzisiaj jest rocznica śmierci pewnej osoby nam znanej. Tutaj chciałem pokazać, patrzcie jaka jest architektura Krakowa, w ogóle nowe sprawy, nie? Tam też jest to okrągłe, nie pamiętam jak to się nazywa, to ma swoją nazwę. Ale nawet taki brutalny modernizm, jaki tam kiedyś robiono, w tych latach 70-tych, 80-tych, to i tak jest estetycznie o wiele lepszy niż no coś takiego. No postawili takiego czarnego kloca. No zero jakiś tych po prostu. Najprościej, najtaniej, albo Nowoczesny. chociaż podejrzewam, że za ciężkie pieniądze, ale jakoś tak nie wiem. No tu coś niby te, no nie. Widzicie? Nawet takie coś betonowego. O, jest ładniejsze niż tamten klos. Już nie mówiąc o tym, że XVIII, XIX, czy tam XVII wiek, jak budowano, jak się budowało później. No. To jest przepaść. Właśnie tutaj przejechaliśmy na cmentarz Batowice. Tak, Agnieszko? Tutaj Patryczek się bawi, ma łopatę, bo na cmentarz to z łopatą. A cóż się stało, Agnieszko? Bo nieciekawa historia się wydarzyła. No przyszły panie, że już zamknięte, Te panie właśnie tam idą, o, tamte dwie że się panie pytają, czy oddali. na cmentarz, bo widzą, że stroik mam. Ja mówię, że tak, a one, że już zamknięte. A ja mówię, jak zamknięte, jak do 20, a Tak, się okazało. sprawdzaliśmy na internecie, jeszcze na mapach Google, no to do 20 otwarte, a mamy po 18 Po jest teraz, 18, 20. no. No i zamykają cmentarze. Ja widziałem, jak tutaj gościu przeszedł, coś tam brzdąkał, ale jakby nie skojarzyłem, że to jest wejście na cmentarz w ogóle, To jest tędy. właśnie wyjście na cmentarz. No, bo tutaj widzę po obu stronach. Tam Tak. są, tam jest i O, ten. ten cmentarz Ja go jest widziałem, taki. tego faceta, że tutaj brzdąka. Agnieszka tutaj była zajęta, bo przebierała go, jeszcze kurteczkę mu dawała. I zamknęli. Także i o mały włos by te panie też zostały zamknięte na cmentarzu. Ale pierwsze się spotykam z tym, żeby cmentarz zamykali. No boją się, Takie żeby nie. parafialne to nie zamykają, Boją a to się, jest żeby mnie pouciekali komunalne. z tego cmentarza, wiesz, pewnie, nie? Wierzą w życie pozagrobowe najwidoczniej. Patrzcie się, ile miejsca jeszcze tu wolnego, bo to jest w ogóle jeden z największych cmentarzy w Krakowie. Tu jest ta stara część, taka duża, też bardzo duża, a tu jeszcze jest druga część, nowa, bo tu jeszcze kupę miejsca jest. No, można umierać. No. Można sobie wykupywać. Dobrze, czyli nie Czyli złożymy kwiatków dzisiaj. dobrze, że byłam na mszy rano. No, a dobrze, że nas nie zamknęli. Niewiele brakowało. No to byśmy przez płot przeskakiwali. No, pewnie Tylko tak. tak ciężko wyjść, bo to takie gdzieś małe te, No, drapać się ciężko. ciężko. Tak. No dobra, wracamy. Tyle drogi, godzinę żeśmy jechali, prawda? No Patryś się późno obudził dzisiaj, po czwartej. I tak to wierzysz internetom, nie? No kurczę, Nie wiesz co, nie zaktualizowali ten. znalazłam. Ja mam A myśmy tutaj przyjechali do tak centrum handlowego Serenada. Tutaj Patryś już wypatruje spraw, ale mamy gdzieś indziej dla niego coś też. naciska. Tu naciśnij. O, teraz patrzcie, jak jedzie. Jak będzie się kroił. Ulubiona czynność Patryczka, czyli krojenie chleba. Tak? Tutaj mamy stoisko wege, mamy między innymi wegańskie ryby. Jakieś filety, steki i tak dalej. Można. No teraz jakichś przysmaków szukamy dla króliczka, bo babcia tak króliczka nakarmiła, że to co Agnieszka mu smakołyków na pół roku, to poszło 2 tygodnie. Królik taki się zrobił, trochę grubawy, się do mnie upodabnia. Patrzcie Państwo, aha, to pył kąpielowy, ja czytałem płyn kąpielowy, ale też pył kąpielowy dla szynszyli. Także takie sprawy Nawet dla są ciastka gryzoni. dla No. królika, zobaczcie. Ciastka dla królika, dajcie wiarę.
nie te namaszamy już do gruby, to trzeba go odpuścić. Jeszcze tutaj sobie na tę salę zabaw pójdziemy. A bezpłatne jest, fajnie. No Patryś tam skacze, nie chcę pokazywać, bo inne dzieci są. Agnieszka była w międzyczasie też na zakupach, jeszcze przetargała. Ja wstałem i chcę coś sfilmować. Agnieszka pyta mnie, co ty robisz? Co ty? Ja właśnie tak robię, bo tak nie dowierzam. No. Widzicie? Po ukraińsku, tak? Po polsku jest coś. A, przepraszam bardzo. Nie, to po angielsku. Po angielsku. To mamy tutaj dwa języki obowiązujące. Angielski i ukraiński. No, po nie polsku wiemy, nie. Jak się zachować, my wiemy. Aha. Patryś już wybawiony. Z zakupami. Wychodzimy i wracamy do domku. A tutaj nasz Patryczek już po kąpieli. W swoim szlafroczku ze Spider-Manem, no i oczywiście te głaszcze i tuli królika. O, tutaj mu dokładnie ogląda ucho. Tak, bo tu miał ogolone, tak? Patrzy, gdzie miał. Tu miał ogolone, ale już mu odrosło. Widzisz? Już nie ma. Ach, to są kroplówkę w ucho. No. Nie ma. Nie ma, tak. I taki to jest króliczek i Patryczek.